Witajcie, rozkminimy dzisiaj jeden z motywów, które wrzuciłem wcześniej wideo, albo jeszcze nie było, w każdym razie będzie, pojawi się. Jak ten motyw brzmi, który tutaj gra? Uwaga. Natomiast ten podkład jest rytmicznie prosty. Po prostu zaczynam pusta struna, najgrubsza. Piąta na trzeci. Piąta na drugim. Tylko oczywiście tłumienie prawą ręką. Jak gdyby mnie tłumił, byłoby coś takiego. Inne by się wzbudzały, aczkolwiek z pustą struną też brzmi ciekawie, tylko musimy sobie bardziej tutaj modulować, którą strunę wypuszczamy. Czyli mamy dźwięki A, C, B. A, C, B, A, C, B. I puste te napędowe, czyli tutaj jest E, no i też A, czyli A, A, E, A, E, A, E, A, E, C, A, C, A, C, A, C, A, B, A, B, A, B, A, B, A. Tutaj z kolei podkład, który grałem do tego, to jest po prostu struna, dźwięk A i pusta, no, dźwięk A i pusta też A. Czyli jakby ten motyw. Tutaj mamy po prostu tak. Piąta na 12, 12.0, 12.0. Później czwarta na 14, 14.0, 14.0. Czwarta na 12, 12.0, 12.0. I dziewiąta. I trzecia struna 12.0, 12.0. No tego na pewno nie ma. Później jak ta gitara tu gra, ma po prostu A, B, C. Tu gram to samo, to jest oktawę wyżej. Brzmi ciekawiej, bo gdybym grał to samo tutaj, to byłoby zupełnie ten sam, jakby ten sam rejestr, te same, ten sam dokładnie charakterystyka dźwięku, to mamy oktawę wyżej. Natomiast można byłoby tutaj się pokusić o inne zakończenie, na przykład. Thank you.
więc tutaj można byłoby właśnie tak pokombinować. No, dowolność tutaj wykorzystania tego podkładu. Jest na pewno nieograniczona. Dużo kombinacji możemy tutaj zrobić. Jednak bardzo ważne, żeby właśnie sobie obadać, żeby było też ten pierwszy chociażby podkład, żeby był w takim rytmie jak ten wyjściowy, prawda? Jeżeli wyjściowa rytmika jest taka. To ten podkład możemy właśnie też grać w tej wyjściowej rytmice. Wtedy się najbardziej fajniej zgrywa, bo jeżeli podkład mamy tu taki, to jeżeli byśmy grali podkład, znaczy podkład idzie tu, a jeżeli byśmy grali we współpracy, w harmonii powiedzmy, no wiadomo, harmonia, ten sam dźwięk gramy, jeżeli byśmy grali inny rytm. Może to mieć inny efekt, może też troszeczkę zaburzyć nam tą konstrukcję. Troszeczkę nam się tutaj było ten tym, a to graliśmy to jedno, a gitara druga tym, więc ten rytm tam troszeczkę falował, aczkolwiek kombinacja nie jest zła, więc im bardziej będziemy kombinować, tym lepiej. Myślę, że to jest bardzo fajny motyw. Wyszukajcie sobie podkład, postaram się podlinkować go w opisie, podkład sam do tego riffu, żebyście mogli sobie sami go badać. Także dobra, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych filmach. Papatki.